Omówiliśmy ostatnią ideologię Lanza Liebenfelsa i Guido Lista. Przedstawiłem wam meandry mrocznych doktryn, jak i genezy pogardy względem innych ras. Jednak umówmy się, to jest dopiero początek. Poniekąd możemy potraktować tamte informacje jako bazę do dalszego poszukiwania. Dziś nasze poszukiwania przybliżymy o Towarzystwo Thule, wobec którego narosło wiele mitów, teorii i informacji bez żadnego pokrycia. Opowiem wam, czym naprawdę było to Thule. A jest o czym mówić, bo członkowie Thule w Hitlerze widzieli Mesjasza i mówią to bez dozy żartu w głosie. Oni naprawdę w to wierzyli. Gdyby nie wsparcie członków tej organizacji, takich jak Dietrich Eckart, Hitler nigdy by się nie stał charyzmatycznym i pewnym siebie człowiekiem. Przyznam, że ten film kosztował mnie bardzo wiele czasu, a składanie wielu informacji w jedną spójną całość nie jest proste. Organizacje konspiracyjne, takie jak właśnie Thule, nigdy nie opierały się na jawnym działaniu, dlatego ich skala zawsze musi być szacunkowa, a wiele informacji należy sprawdzać samodzielnie, ponieważ jeżeli jest coś zatajone, zawsze wobec takich działań lub organizacji powstają wszelako pojęte mity i insynuacje, aby zbudować kapitał sprzedażowy dla jakiejś publikacji czy artykułu. Możecie obśmiewać takie towarzystwa, nazywać członków tych bractw wariatami lub różnej innej maści oszołomami, lecz koniec końców to ci, których lekceważy masa społeczna, dochodzą do władzy i sieją terror. Obśmiewanie i lekceważenie takich grup z przeszłości i teraźniejszości jest przejawem niczego innego jak ignorancji, więc proszę, nie popełniajmy tych samych błędów, co publicyści na łamach ostatnich kilku dekad i nie lekceważmy tak ważnych, choć dla opinii publicznej, marginalnych informacji, bo to one są zarzewiem tego, co się dzieje w przyszłości. Hitler co róż na swoich wiecach mówił o nowym porządku, nawiązywał do prac Lista i Liebenfelsa, więc są to informacje nader ważne i nie można uznawać ich za niegodne wyciągnięcia wniosków czy głębszej refleksji. Towarzystwo Thule powstało na początku XX wieku. Ciężko oszacować konkretną datę jego powstania, ponieważ organizacje tajne nie tworzą spisu swojej działalności, ani tym bardziej daty powstania z bardzo dogłębną dokumentacją, oczywiście dostępną dla nas. Więc bezpiecznie należy uznać, iż jego proklamacja miała miejsce na przełomie 1917 i 18 roku, a istnieć miało zaledwie do 1925 roku, choć niektórzy twierdzą, iż istniało ono do końca przyszłej III Rzeszy. Towarzystwo powstało w oparciu o organizację znanego wam Guido Lista, wspólnego zakonu germańskiego, założonego 5 lat wcześniej. Owa organizacja powstała w Monachium na spotkaniu grupy okultystów. Ciężko mi jednoznacznie stwierdzić, ile osób mogło uczestniczyć w proklamacji tego tworu, ponieważ, no jak to bywa z konspiracją, osoby, które chcą ukryć swą obecność, robią to tak, aby nie został po nich żaden ślad. Wiemy na pewno, że Thule powstało poprzez zaangażowanie Rudolfa von Sebottendorfa. Jak w wypadku poprzednich okultystów, także Sebottendorf kłamał w swoim życiu i nie był żadnym bogatym baronem. Ponadto uważa się, że organizację pomagał tworzyć Dietrich Eckart, najlepszy przyjaciel Adolfa Hitlera w Bawarii. Człowiek uważający Führera za Mesjasza. Karl Haushofer, były żołnierz w stopniu rangi generała, od 1919 roku był wykładowcą geografii politycznej na Monachijskim Uniwersytecie. Lothar Weiss, o którym niestety nie znalazłem żadnych informacji, więc jego uczestnictwo należy wpisać w znak zapytania. Maria Otisza, okultystka pochodzenia chorwackiego oraz najbardziej tajemnicza osoba ze wszystkich, prelet Gelot. Jest on opisywany jako członek zakonu templariuszy, natomiast wiecie, o nim także nie mogłem znaleźć żadnej wzmianki. Przyznajcie, że to dość podejrzana zbieranina, prawda? Rycerz zakonu templariuszy, okultyści, członek służby wojskowej. Można odnieść wrażenie, że ta organizacja nie powstała samoistnie, a ktoś mógł jej pomagać. I tutaj znajdujemy bardzo ważne informacje. Peter Lonerich w swojej biografii Adolfa Hitlera porusza wątek Towarzystwa Thule i odkrywa przed nami ukryte karty. Pod ochroną wojska i policji utworzył się obóz skrajnej prawicy z gęstą siecią powiązań i kontaktów. Centralną rolę odgrywało w nim Towarzystwo Thule, związek podobny do loży masońskiej. Jest to dla nas bardzo ważna informacja, ponieważ w samej tylko jednej, acz bardzo obszernej biografii Führera możemy znaleźć nie tylko taką informację, ale także dowody na to, że Reichswehr, czyli wojsko, inicjowało powstanie takich grup
do swoich własnych celów i utworzenia swoich sieci wpływu na przyszłą politykę regionalną lub całego państwa. Towarzystwo miało oficjalnie zajmować się badaniem dziejów Niemiec, co miało jedynie uśpić czujność. W praktyce jednak Towarzystwo Thule, oprócz okultyzmu, jaki był bardzo ważną jego częścią, miał wytwarzać różnej maści twory polityczne i zapewne działać jako przedłużenie ręki służb specjalnych w pozyskiwaniu informacji o zwolennikach i przeciwnikach tworów owych służb. Wróćmy jednak do informacji, które są kluczem do zrozumienia tych machinacji i połączenia celów służb i okultystów, a raczej do skutku, jaki planowano odnieść. Otóż Towarzystwo Thule nie powstało, aby tylko służyć interesom wywiadowczym. Oj, co to nie. Jego członkowie nie byli tylko jakimiś tam okultystami, którzy w ciemnych pokojach hotelowych odprawiali magiczne łogobogo. Jest to spłycenie bardzo niebezpiecznej działalności i wielka szkoda, że nie patrzono na to przez tyle dekad z otwartą głową. To magiczne łogobogo nie było takie, jak się wydaje masom społecznym, oglądającą filmy o superbohaterach czy ekranizacji Harry'ego Pottera. Magia jest czymś zupełnie innym. Zaklęcia rzecz jasna istnieją, jednak nie odprawia się ich poprzez rozpalenie ogniska czy wystruganie magicznej różdżki i rzucenie kilku zaklęć poprzez tą różdżkę. Kiedy ludzie śmieją się z przejaskrawionych filmów i bajek dla dzieci, prawdziwi okultyści wierzący w pewne według nich bóstwo otwierają towarzystwa, by przykryć głębszy sens ich działalności. Tak też było zresztą z Thule. O nich słyszał każdy, kto się interesował początkami niemieckiej partii robotniczej. Za to o towarzystwie Vril lub zakonie Teutonów nie mówi się prawie wcale. Otóż prawdziwym celem okultystów w założeniu Thule było przetransportowanie do Bawarii nowego odłamu zakonu Teutonów. Jego działalność była zerowa właściwie do 1918 roku, bo w tym oto czasie Sebottendorf, który nazywał się naprawdę Adam Alfred Rudolf Glauer, otworzył w formie działania organizmu Thule zakon Teutonów i w tym samym roku stał się mistrzem potężnej loży Germanen Norden, oto co możemy znaleźć w związku z tą sprawą. Towarzystwo Thule było pierwotnie niemiecką grupą badawczą, kierowaną przez Waltera Nauhausa, rannego weterana I wojny światowej, który stał się studentem sztuki z Berlina i był opiekunem rodowodów Germanen Norden lub zakonu Teutonów, tajnego stowarzyszenia założonego w 1911 roku i formalnie nazwanego w roku przyszłym. W 1917 roku Nauhaus przeniósł się do Monachium. Jego towarzystwo Thule miało być przykrywką dla monachijskiego oddziału Germanen Norden, ale wydarzenia potoczyły się inaczej w wyniku rozłamu w zakonie. W 1918 roku z Nauhausem skontaktował się w Monachium Rudolf von Sebottendorf, okultysta i nowo wybrany szef bawarskiej prowincji schizmatyckiego odłamu, zwanego jako Germanen Norden. Walwater of the Holy Grail. Obaj mężczyźni zostali współpracownikami w kampanii rekrutacyjnej, a Sebottendorf przyjął towarzystwo Thule Nauhausa jako przykrywkę dla swojej monachijskiej loży, Germanen Norden. Walwater podczas jej oficjalnego poświęcenia 18 sierpnia 1918 roku. Dlaczego nazwa nie jest tak oczywista? Czemu ukrywano się z prawdziwym obliczem zakonu? Otóż Thule może brzmieć jako nazwa własna, pewnego rodzaju pomysł na markę czy coś w tym stylu. Jednak ta nazwa nie została stworzona na potrzeby PR-owe, ponieważ Thule było tajne. Nazwa wywodzi się od Ultima Thule, a więc od mitu, w którym przedstawiona jest informacja o tym, że ta nazwa była stolicą mistycznej krainy, Hyperborea, gdzie znajdować się miały portale lub innej maści przejścia do innych światów, wymiarów czy nawet galaktyk. W tym i do tajemniczego świata wewnętrznego, który my współcześni możemy zbytnio nie rozumieć. Jeżeli przy nazewnictwie jesteśmy, to skorzystajmy z tej okazji i zagrajmy w pewną grę. Wyobraźcie sobie obraz, który ma opisać zakon Teutonów. Z czym wam się kojarzy? Słyszycie krzyki bitewne rodem ze średniowiecza? A może słyszycie greckie antyczne miasta i filozofów chcących zebrać wokół siebie ludzi? Dam wam jedną podpowiedź. Jedyną. Znacie tą grupę. Zatem zagrajmy. Co kryje się za nazwą zakonu Teutonów? Możecie wybrać tylko jedną odpowiedź. A. Zakon Różanego Krzyża. B. Zakon Maltański. C. Zakon Paramasoński. D. Zakon Krzyżacki. Odpowiedź nie jest tak oczywista, na jaką wygląda. 3, 2, 1.
Zatem czas na wybranie odpowiedzi już minął. Która z nich była prawidłowa? D. Zakon krzyżacki. Otóż zakon Teutonów z angielskiego Teutonic Order to nic innego jak znani nam dobrze krzyżacy. Jeżeli myślicie, że zakon upadł lub zmarł śmiercią naturalną, to jesteście w wielkim, ale to w wielkim błędzie. Zakon nie upadł, nie rozproszył się, ani nie został tylko na kartach historii. On istnieje po dziś dzień i choć chyba nie ma swojego terytorium, nie posiada armii, ale wciąż istnieje i wciąż uczestniczy na procesjach. Zawiało mrokiem, prawda? Po ponad 500 latach Teutonic Order, zakon Teutonów, czyli krzyżacy, dalej istnieli. Czy zatem Thule było organizacją mającą na celu realizację bliżej nieznanych celów Kościoła katolickiego? Cóż, ciężko jednoznacznie stwierdzić. Teoretycznie, gdyby wyciągnąć słowa Hitlera z Mein Kampf o Kościele katolickim, połączyć to z późniejszymi działaniami i enigmatyczną pomocą w ucieczce nazistów pod koniec wojny, można dojść do takowego wrażenia, w szczególności kiedy dochodzi do nas dodatkowa informacja, iż Franz von Papen, człowiek odpowiedzialny bezpośrednio za otrzymanie przez Hitlera stanowiska kanclerza, kilkanaście lat po wojnie otrzymuje od Kościoła katolickiego tytuł tajnego szambelana papieskiego. Jednak bądźmy obiektywni i nie wskazujmy palcem zbyt wcześnie, bo nie mamy odpowiedniej dokumentacji ani niczego więcej prócz zwyczajnej dedukcji. Dedukcja może często się sprawdzać i być słuszną jedyną prawdą, jednak w tym wypadku to są bardzo poważne oskarżenia i trzeba być wobec tego bardzo ostrożnym. Chwila. Zanim przejdziemy dalej, muszę dodać jeszcze coś od siebie. Na wypadek krzyku, iż krzyżacy zostali zdelegalizowani tuż przed wojną i byli prześladowani przez NSDAP. Tak, to prawda. Jednak po zbadaniu dodatkowo tej sprawy, aby nie pomylić się, dalej nie widzę innej możliwości niż nawiązywanie przez nich do zakonu krzyżackiego. Otóż Teuton z języka angielskiego jest dziś określeniem na narodowość niemiecką. Odwołanie się nie było tylko do krzyżaków, lecz także do plemion German walczących przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu. Jakoby to może dziwnie zabrzmieć, ale był to swoisty miks, ponieważ z jednej strony mówiono o pradawnych dziejach German, z drugiej strony Heinrich Himmler stworzył Gwardię Białych Rycerzy, będących uosobieniem wyglądu tych samych rycerzy zakonu szpitala Najświętszej Marii Panny domu niemieckiego w Jerozolimie, zwanego przez nas jako zakon krzyżacki. Dodatkowo ten sam Heinrich Himmler uważał swoich przybocznych 12 SS-manów za rycerzy zakonu templariuszy. Zrabowane przez nazistowskich wataszków chorągwie dalej były eksponowane, zaś w Malborku, dawnym najpotężniejszym zamku krzyżackim, ćwiczono Niemców, jak i pokazywano jego wnętrze chłopcom z Hitlerjugend. Propaganda niemiecka w tamtym czasie nie krytykowała zakonników jako tako, lecz propagowała obraz krzyżacki. Stąd też uważam, że Teutonic Order to jawne odwołanie właśnie do zakonu krzyżackiego. Wyjaśniam to tylko po to, by później nie zarzucano mi, iż wymazuję pewnego rodzaju wydarzenia, a inne przedstawiam w zbyt dużym świetle. Wracajmy do materiału. Z biegiem czasu do grupy dołączą przyszłe tuzy III Rzeszy, takie jak Rudolf Hess, niemal prawa ręka Hitlera, Heinrich Himmler, największy okultysta i osoba odpowiedzialna za najbardziej zwyrodniałe programy rasowe, Hans Frank, przedwojenny prawnik i generalny gubernator okupowanych, okrojonych ziem polskich, zwanych generalnym gubernatorstwem, Alfred Rosenberg, autor książki Mity XX wieku, naczelny ideolog rasistowski III Rzeszy oraz minister Rzeszy do spraw okupowanych terytoriów wschodnich i Juliusz Streicher, Gauleiter Frankonii. Domniemuje się także, iż sam Adolf Hitler należał do owej grupy, jednak nie sposób stwierdzić, w którym roku miałby do niej się włączyć. Prócz wymienionych osób jest także kilka innych, o czym powiem nieco później. Prócz okultyzmu, działania ze służbami wojskowymi, Thule także działało politycznie. Na początku swojej działalności angażowali się w tworzenie paramilitarnych grup. Zacytujmy Petera Lonericha. Towarzystwo Thule jeszcze w czasie istnienia Republiki Rad stało się zakonspirowanym organizacyjnym ośrodkiem działań kontrrewolucyjnych. W szczególności pomagało w tworzeniu Freikorpsu Eppei, Freikorpsu Oberland. Udostępniało też innym ekstremistycznym ugrupowaniom prawicowym swoją główną siedzibę w hotelu Wir Jägerschein.
Thule według słów Petera Lonericha planowało swoje własne powstanie przeciwko komunistom. Jednak niektórzy działacze Thule zginęli z ich rąk. Towarzystwo starało się także wchodzić do innych ugrupowań, chociażby do niemiecko-narodowej Ligi Ochrony i Obrony, do której należał Dietrich Eckart, Julius Friedrich, Lehmann i Max Sesselmann. Wszyscy wymienieni należeli także do Towarzystwa Thule. Wzajemne dobre relacje posiadali także ze Związkiem Wszechniemieckim i Bawarską Partią Środka, która była powiązana z Ligą Ochrony i Obrony. W 1919 roku władzę przejęło wojsko, które, jak powiedziałem wcześniej, tworzyło i wspierało takowe środowiska jak Thule. Wobec tego działalność ich nie była ograniczana, wręcz przeciwnie. Nie tylko była tolerowana, co po cichu akceptowana z zadowoleniem. Oprócz wzmożonej działalności monachijskich prawicowych ekstremistów, przyczynił się głównie do tego fakt, że istniejący de facto wiosną i latem 1919 roku reżim wojskowy nie tylko życzliwie tą agitację tolerował, ale też wręcz czynnie ją wspierał, na przykład systematycznie uprawianą polityką wydalania z kraju Żydów wschodnioeuropejskich. Członkowie towarzystwa zaangażowali się w tworzenie zrębów partii politycznych także w tym samym roku. Jednym takim tworem była Niemiecka Partia Robotnicza, zwana skrótowo jako DAP. Założycielami tej partii byli, a jakże, członkowie Thule. Do 1920 roku partia nie miała zbyt dużego poparcia. Mówiąc wprost, była typową partyjką założoną w bawarskiej knajpie. Do czasu, kiedy na polecenie Reichswehry nie przejął jej Adolf Hitler, ale to temat na zupełnie inny film. To nie koniec historii towarzystwa, o której dziś chcę wam opowiedzieć. Członkowie tajnej organizacji stworzyli w tym samym roku dziś nieznaną szerzej organizację, zwaną Towarzystwem Vril. Za założyciela owego towarzystwa podejrzewa się nazistę, który włożył bardzo duży wkład w osobowość Adolfa Hitlera, Karla Haushofera. Do towarzystwa należał także wspomniany już mentor Hitlera, Dietrich Eckart, a nawet w przyszłości sam Adolf Hitler. Działanie stowarzyszenia było podobne jak Thule, jednak Vril miał zajmować się jej praktycznym rozwiązaniem. W Thule mówiono tylko o okultyzmie i zapewne praktykowano w małym gronie swego rodzaju mistyczne rytuały. Ciężko stwierdzić na jak dużą skalę. Jednak to Vril szło o wiele głębiej w tym temacie, ponieważ rozważania Thule o innych galaktykach, obcych niezidentyfikowanych istotach i innych światach chciano przekuć w praktykę. Zapewne dla wielu to może zabrzmi dość zabawnie, ale cóż, ci ludzie mogli naprawdę to praktykować. Towarzystwo Vril miało według informacji przeze mnie zebranych próbować nawiązać kontakt z obcą cywilizacją i ponoć miało im się to w przyszłości udać. Niestety tą informację ciężko zweryfikować ze względu na utajnione dokumentacje wojenne i machinacje państw zwycięskich w 1945 roku związane z operacją Paperclip, przejmowaniem naukowców i technologii III Rzeszy. Bezpiecznie zaznaczę jednak, iż z racji braku odpowiedniej dokumentacji, o której wspomniałem, należy brać tę informację z odpowiednią rezerwą, choć dedukcje i działania III Rzeszy mogą nam mówić, że jest to prawda i fakt. Dużo z tych rzeczy nie jest. Chociażby to, iż Towarzystwo Vril planowało stworzyć statek kosmiczny i wysłać go aż do wymiaru bliżej nieokreślonych bogów. Informacje, które miałyby uchylić rąbka tajemnicy, pochodzą z artykułu Willego Leya, który w 1947 roku w amerykańskim magazynie Science Fiction miał napisać następujący tekst. Następna grupa uformowała się dosłownie na podstawie pewnej powieści. Grupa ta, która jak sądzę, nazywała siebie Towarzystwem Prawdy, miała swoją siedzibę nie mniej nie więcej tylko w Berlinie i swój wolny czas poświęcała na poszukiwanie Vril. Tak. Jej przekonania opierały się na The Coming Race, Bulwera Lyttona. Wiedzieli, że książka ta została wymyślona przez autora. Burwell Lytton użył tego artystycznego chwytu, żeby móc opowiedzieć prawdę o tej sile. Podziemna ludzkość była bzdurą, Vril nie. Możliwe, że pozwoliła Brytyjczykom strzegącym jej jako tajemnicy państwowej na zbudowanie ich potęgi kolonialnej. Z pewnością posiadali ją Rzymianie, zamkniętą w małych metalowych kulkach, nazywanych Lares i chroniących ich domy. Z przyczyn, których nie przeniknąłem, tajemnicę Vril można było odkryć, zagłębiając się w obserwację struktury jabłka przekrojonego na dwie części,
Nie, nie żartuję sobie. To było to, co przekazano mi niezwykle uroczyście i w wielkiej tajemnicy. Ta grupa istniała naprawdę. Opublikowała nawet pierwsze wydanie magazynu, w którym proklamowała swoje credo. Szkoda, że nie zatrzymałem kilku z tych rzeczy, ale ze względu na sytuację miałem już wystarczająco dużo książek do przeszmuglowania. Chętnie także przytoczyłbym artykuł Pseudoscience in Naziland całkowicie. Jednak jest on tylko dostępny szczątkowo w internecie, a jakiekolwiek informacje o numerze czasopisma są mi niestety nieznane. Wobec tego i z profesjonalności, jaką się dla was cechuję, muszę tylko o tym niestety wspomnieć. Zatem czy można powiedzieć coś więcej o Vril? Otóż tak. Ich obrzędy miały się mieścić w zamku Wewelsburg, położonym kilkadziesiąt kilometrów od Dortmundu. Celem tych spotkań miało być wyłonienie wodza, swoistego mesjasza dla ludu aryjskiego, który miał poprowadzić ich ku dominacji świata i jego całkowitego opanowania. Podczas jednego ze seansów miano usłyszeć, kto tym przywódcą ma zostać. Miało wybrzmieć Adolf Hitler. Jednak nie wyprzedzajmy biegu historii. Jeżeli chcielibyście, abym dla was pojechał do Wewelsburgu, jeżeli będzie to możliwe, pokazał wam salę w zamku i jego podziemia, chętnie to zrobię. Ale potrzebuję waszego wsparcia. Bez waszego finansowego oparcia nie jestem sam w stanie zakupić odpowiedniego sprzętu, co dopiero myśleć o jakimkolwiek wyjeździe, gdzie potrzebne jest zakwaterowanie i innego rodzaju logistyczne aspekty. Jeżeli chcecie taki film, z pełną radością go dla was nagram. Informacje do wsparcia macie w opisie. Na dziś to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie.